Mam Peugeota 208, 14 rok, 58 przejechane, auto, w zasadzie lekka kolizja z tyłu, mam zderzak tu przy sobie, w kabinie załadowany. Auto no szału nie ma, 6-latek, prawie 7, bo to jest praktycznie 12, 13, 14, tam coś jest rejestracja. Szału nie ma, jeżeli chodzi o samochód, a nie o cenę. No może dlatego, że jest ten niski przebieg udokumentowany. Tam są lekkie uszkodzenia, ale to auto, powiedzmy, że jest tam rok młodsze od białej BMW. Natomiast jest od tej BMW droższe o ponad 200 euro, tak? No i pytanie, czy ktoś chce mieć francuski samochód typu Peugeot w takim roczniku z niskim przebiegiem udokumentowanym, to jest 58, bo widać, tak? 58 przejechane. W cenie praktycznie rok starszej BMW trójki w dieslu. Tu jest uszkodzenie, to ubita lampa, to wgniecione, no i zderzak, który jest w środku. Tutaj już nie ma nic. Oczywiście motor to jest 1.2, benzynowy 1.2. No i takie auto kosztuje 3, prawie 800, no to jest, mówię, 300, przepraszam, 300 euro droższe od BMW. Tutaj widać nic nie ma, jest cały tam od spodu, tam jest zderzak, to tutaj tylko, i to jest wszystko, nie? Pytanie, czy jeździć rok młodszym Peugeotem z niskim przebiegiem, czy BMW z przebiegiem 100 tysięcy? Ceny praktycznie podobne. No oczywiście, ja to mówię tak, słuchajcie, żartem, porównując te dwa samochody do siebie, to są zupełnie dwa różne modele samochodów, dwie różne klasy, tak, przedziału tych samochodów. Oczywiście robię to specjalnie, ponieważ zdarzyło mi się wielokrotnie, że zamawiając auto, wy tak zamawialiście samochód, tak jaki chcieliście, nagle pojawił się zupełnie inny, zupełnie innej klasy, zupełnie inny przedział, tak dalej. Nagle, o, ale ten jest fajny, bo jest młodszy, tam 5 lat. Ja mówię, słuchajcie, ale to jest zupełnie inne auto, to jest małe, wy chcecie duże, to jest kompaktowe, bo na odwrót. Miało być młode, małe, do miasta, to nagle się trafia, jakieś popularne Audi, czy Volkswagen, czy tam powiedzmy właśnie BMW, nie? Wszyscy, o, to już wolimy takie, tak dalej, tak dalej. Także specjalnie to tak, słuchajcie, pół żartem, pół serio. Porównałem, czy lepiej jeździć BMW dużą, z dużym przebiegiem, czy po prostu małym miejskim Peugeotikiem z małym przebiegiem, praktycznie w podobnych pieniądzach. Oczywiście starcie klasy jest ogromne, jeżeli chodzi o gabaryt, o możliwości, wygodę, wytrzymałość i tak dalej, wszystkiego i tak dalej. Każde auto ma na plus, nie? Także mówię, jest to taki pół żarcikiem zrobiony odcinek. Tutaj bezkolizyjne, serwisowane, ale z dużym przebiegiem, duże, powiedzmy wygodne, większe od 208, albo po lekkiej kolizji 208. Auto troszeczkę młodsze, ale ze znikomym praktycznie przebiegiem, można powiedzieć, takich samych pieniędzy. Tutaj jeszcze wam od dołu pokażę tą 208, ona jest cała, to no, się nic nie stało, tak mówię, ten zderzak nawet nie jest połamany, jest tam z jednej strony przeharatany, takie wgniecenie ma i to w zasadzie jest wszystko. Dobra, to tyle, a teraz zapraszam na coś zupełnie innego. Tak, pytaliście wiele razy o busy. Możliwość załatwienia busa, więc ja nie ukrywam, że przez ostatnie 5 lat tych busów może było 4 albo 5, z czego 3 osobowe, a i 2 dostawcze. To jest Boxster Peugeot, Francuz, ale nie mam nic wspólnego z tym autem. To jest kolegi, który zajmuje się właśnie działem Dacia, Renault i tak dalej. On tego busa sobie uszczelił. Stał to od prywatnych osób, prywatnej osoby, 2013 rok, ten busik. Przejechane ma 43 tysiące i auto wygląda jak nowe. Ktoś to kupił, nie wiem, co on woził z tyłu, bo paka wygląda jakby nic nie było wożone. Dosłownie. Po 7 latach Peugeotina naprawdę wygląda pięknie, naprawdę tak zadbanego egzemplarza, utrzymanego i wewnątrz i zewnątrz technicznie,
to nie widziałem, tak? To jest 2.2 motor, diesel oczywiście. I tak wygląda w środku samochód. Ja wam szczerze, całkiem naprawdę zajebisty. O 38 tysięcy, przepraszam. O 38 tysięcy przejechane to auto. Jedyny mankament, czego tutaj nie ma, to klimy. Ale klima będzie dołożona, bo to kolega chce sobie wziąć, ale naprawdę auto wygląda po tych 7 latach naprawdę, no, mega jest utrzymane. Mega utrzymany samochód. Ale to tylko kolega ma takie uderzenie i niesamowity łeb do biznesu samochodowego, gdzie mi jeszcze dużo i daleko do niego, chociaż ja autami nie handluję, tak? No i tutaj z tyłu paka po 7 latach to wygląda, jakby to auto w ogóle nic nie woziło. Zero zniszczenia, zero uszkodzenia, jakieś tam takie minimalne ślady, ale przeważnie jakieś te woły robocze to po 2-3 latach, słuchajcie, wyglądają jak jakaś tragedia, nie? A ten praktycznie, no nic, tam jeszcze LEDy są. Naprawdę w świetnym stanie samochód. Więcej nie pokażę, bo jak zwykle bus to korzystamy, zapasy, pół busa zapasów chemiczno podobnych. Ale naprawdę piękny samochód i wiem, że za piękne pieniądze to trafił, ale to się zdarza raz na takiego busa. Jeszcze są oryginalne opony z niego, 2013 rok. Zobaczcie, jakie grube. Zobaczcie, jakie grube opony. Są od nowości opony na nim. To jest, będzie jeszcze z 6,5 mm albo 7 nawet bieżnika. Także naprawdę auto jest w zajebistym stanie. Ładny busik. Będzie służył. Taki egzemplarz trafić, to jest niesamowite. Chodzą ludzie w kółko, zaczepiają, pytają o takiego busa, ile taki bus, skąd takiego busa, bo to naprawdę, jak mówię, że 38-40 tysięcy, udokumentowany oczywiście przebieg, on serwisowany do końca. I jeden właściciel to miał, kurwa, niemożliwe. No zgadza się, bo pierwszy raz takiego busa wiozę, zresztą napisałem mu to przed chwilą, jak go tylko odebrałem, że czegoś takiego się nie spodziewałem, że jakiś trup. A szczególnie, że wiem, jak kosztował, naprawdę, no ale tak mówię, kolega, to jest perfekcjonista. Zajmuje się sferą Renault, Dacia. Zresztą pisaliście, niektórzy tam już pozamawiali coś. I trafił taki obóz, ale to pierwszy raz taki trawo, to nie pamiętam kiedy, nie widziałem jeszcze takiego. Także fajny. 2.2 motor, ale okej, okay, no przecież to jest buza, nie. U mnie jakby to miało w lawecie jeździć taki 2.2 motor, no to by to nie pociągnęło długo, nie. Ja to muszę mieć coś mocnego, 3 litry wzmocniony, 200 koni, 3,5 na haku i możemy jechać. No dobra. Czas do domu, słuchajcie. Po całym dniu człowiek chciałby znaleźć troszeczkę cienia na odpoczynek. A i znalazł. I stanął centralnie w cieniu słońca. Na szczęście nie jest aż tak gorąco, słuchajcie. Zawsze mam szczęście, albo stanę w pełnym słońcu, albo pod lampami świecą mi przez szybę, tak, do kabiny. Zawodowstwo, mistrzostwo, pozdrowienia.